Dziękuję panie profesorze za tak miłe wprowadzenie. Szanowni państwo, pan profesor przedstawił stan infrastruktury w Polsce. Ja bym chciała teraz, żebyśmy troszkę poszli i bardziej ogólnie i szerzej, to znaczy spojrzeli, w jaki sposób ta infrastruktura jest zarządzana w różnych krajach Unii Europejskiej. Możemy się oczywiście do tego w jakiś sposób porównywać. Od razu zła wiadomość jest taka, że nie ma idealnego rozwiązania. I są kraje, które bronią własnych rozwiązań, są takie, które poszukują, ale właściwie ideału nie ma. Gdyby był, to pewnie wszyscy byśmy byli w tym samym miejscu. W jaki sposób ta infrastruktura jest w Europie zarządzana? Można podzielić te modele na takie cztery zasadnicze. Czyli po pierwsze taki najbardziej najstarszy model, który właściwie potem ewoluował w te wszystkie inne, to jest taki model, kiedy gmina jest właścicielem infrastruktury i również jest operatorem, czyli taki in-house, ona ma jakiś wydział na przykład, który zajmuje się operatorką, to najczęściej w mniejszych miejscowościach teraz funkcjonuje, oraz następnie delegowanie, czy delegowanie podmiotowi publicznemu, czyli stworzenie spółki miejskiej, czy podmiotowi prywatnemu, czyli oddanie w zarządzanie majątku, czyli takie kontrakty na eksploatację, czy koncesje, czy wszelkie rodzaje partnerstwa publiczno-prywatnego, oraz najdalej idące rozwiązanie w zarządzanie przez podmiot prywatny. To jest właśnie najmniej popularne, ono jest właściwie tak bardzo rozwinięte tylko w części Wielkiej Brytanii, czyli w Anglii i Walii. W ciągu ostatnich 20 lat bardzo duży postęp nastąpił w tych dwóch środkowych, czyli delegowanie zarządzania bądź podmiotowi publicznemu, bądź prywatnemu. Oczywiście wtedy, kiedy następuje współpraca podmiotu publicznego z prywatnym, te modele są bardzo różne, czyli możemy po prostu przejść od takiej bardzo prostej umowy o zarządzanie majątkiem, czyli podpisanie umowy na rok, na dwa, na 10 lat, ale także na dalsze bardziej zaawansowane, czyli umowa na eksploatację, umowa dzierżawy, czy koncesji, czy wręcz przedsiębiorstwo prywatne. To, co jest bardzo istotne, to jest właśnie podział ryzyka. Partner prywatny musi wziąć na siebie jakąś część ryzyka, wówczas kiedy staje się operatorem, czy staje się zarządcą majątku, to jest ryzyko związane czy choćby z popytem, czy z jakością usług, czy z jakością infrastruktury. Jak to wygląda na tle krajów unijnych, to państwo tutaj wiedzą. W ostatniej kolumnie wpisałam też, czy w jaki sposób rynek jest regulowany, czyli w jaki sposób, kto ma wpływ największy na tworzącą się taryfę. Tutaj oczywiście możemy dyskutować, czy w Polsce powinniśmy wpisać również tą kolumnę czwartą bezpośrednio prywatne, bo jakieś takie drobne przykłady, prawda, na rynku tego zarządzania przez i własności prywatnej mamy. Ale tutaj właściwie myślę o jakimś takim większościowym udziale w rynku. To zresztą bezpośrednio prywatne jest najrzadziej stosowane, najbardziej, tak jak mówiłam, te dwie kolumny środkowe. I ten trend do odchodzenia z bezpośredniego publicznego właśnie w oddawaniu, w zarządzanie majątek jest jakby taki bardzo teraz w Europie żywy. Nadal te incydenty, nazwijmy to prywatne, pomijając Anglię i Walię, to jest Tallinn, gdzie jest spółka giełdowa, która zarządza infrastrukturą, która jest właścicielem i zarządza infrastrukturą, oraz Szwajcarii, gdzie są bardzo popularne tak zwane spółdzielnie, czyli po prostu mieszkańcy są również właścicielami tego własnego wodociągu czy systemu kanalizacyjnego. To, co też można widać, to jednak regulator centralny występuje w tych, nazwijmy to, mniej zaawansowanych demokracjach oraz tam, gdzie administracja centralna nie ma wystarczającego zaufania do administracji lokalnej. Czyli tam, gdzie ten samorząd nie jest wystarczająco mocny, pojawia się zazwyczaj centralny regulator. Pomijając oczywiście tam też również, gdzie jest operator prywatny, ale to jest jakby inne uzasadnienie. Jak państwo widzą, w Skandynawii jest olbrzymie zaufanie do samorządu i samorząd decyduje o tym, w jaki sposób tworzona jest taryfa.
Oczywiście tutaj pojawiają się również bardzo ważne i inne podmioty, takie jak fora konsumenckie. One w Polsce nie są obowiązkowe, ale są kraje, chociażby właśnie Dania, gdzie przy każdej gminie musi być takie forum konsumenckie, taka rada odbiorców, która też ma wpływ usankcjonowany prawnie na organizację sektora. Oczywiście są te instytucje regulacyjne, które ja pokazywałam na poprzednim slajdzie, one mają bardzo różne kompetencje. I tutaj ciężko jest nawet jakby zdefiniować, co to jest centralny regulator. Chciałam jeszcze pokazać Państwu taki przykład duński, bo mówi się bardzo dużo o tych trudnych zależnościach pomiędzy samorządem, czyli pomiędzy, powiedzmy w skrócie, burmistrzem czy prezydentem, a przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, które jest spółką prawa handlowego. I czasami tutaj te relacje są trudne, czasami właściciel zapomina, że jest tylko właścicielem, a nie zarządcą. Różne presje wzajemne występują i nawet w takim kraju jak Dania te presje występowały i rzeczywiście przedsiębiorstwa wspólnie z organizacją duńską oraz samorządem centralnym doszły do wniosku, że trzeba stworzyć taki kodeks praktyk. Trzeba przypomnieć zarówno administracji samorządowej, jak i tym podmiotom prawa publicznego, jak te relacje powinny wyglądać. No i oczywiście określili takie zasady, samorząd a przedsiębiorstwo, dążenie do transparentności. Pewne rzeczy są, można powiedzieć, oczywistościami, ale jednak ta presja na to, żeby tłumaczyć i żeby spotykać się, była bardzo duża. Po pierwsze, zdecydowane oddzielenie praw właścicielskich od tych praw zarządczych. Wiarygodność, otwartość i przejrzystość, czyli takie rzeczy, one są oczywiście szczegółowo opisane. Ja tutaj Państwu tylko przedstawiam hasło, ale ten kodeks, on zresztą chyba jest nawet w języku angielskim napisany, również przetłumaczony, więc można jak najbardziej sięgnąć do tego i zobaczyć, w jaki sposób tutaj te prawa właścicielskie należy oddzielić od praw zarządczych. Także ścisły podział ról na oczywiście właściciela, radę nadzorczą, zarząd, jakie te relacje powinny być, kto jest za co odpowiedzialny, że rada nadzorcza jest takim sparring partnerem dla zarządu, co jest bardzo istotne, a właściciel też, myślę, co jest bardzo istotne, powinien stanowczo oddzielić ten podmiot, to w dużych miastach szczególnie jest istotne, czyli nazwijmy ten wydział, który jest na przykład wydział nadzoru właścicielskiego, zdecydowanie oddzielić od wydziału, który zajmuje się skargami konsumentów. Nie powinien to być, już nie mówię jedna osoba, ale nawet jeden wydział, to powinno być zdecydowanie te dwa zespoły oddzielone i pracujące niezależnie od siebie. To jest w takim szybkim skrócie, żeby trochę podarować moim następcom parę minut czasu, ale myślę, że ta sprawa właśnie zarządzania majątkiem po pierwsze, a po drugie potem regulacji rynku, czyli tworzenia taryf, ustalania cen, jest no, taką materią niezwykle skomplikowaną i myślę, że należy o tym dyskutować i poszukiwać tego złotego środka, chociaż zapewne ideał jest jeszcze bardzo, bardzo daleko przed nami. Dziękuję Państwu bardzo.